Hej, nasz spacer się w kolejnym filmie z serii Pokémon Soul Silver. No i tak, ostatnio zakończyłem grę właśnie tutaj w mieście Viridian. No i w dzisiejszym odcinku ruszymy sobie dalej, a raczej z powrotem. Chociaż dla nas dalej, ale według oryginalnych gier z powrotem, w stronę miasteczka Pallet Town. Dokładnie, w miasteczka, w którym właśnie cała przygoda w regionie Kanto na ogół się zaczynała. No i tu właśnie za tą bramką ów miasteczko będzie się kryło. Dobra, co my tu mamy i kogo my tu mamy? Na południe stąd jest Pallet Town, gdzie mieszka profesor Oak, szanowany badacz Pokémonów. Doskonale znamy profesora Oaka. Znaczy, doskonale to może trochę słowo na wyrost, ale znamy. Dobra, tak, tu mamy czarny aprikorn. Taką oto fajną melodyjkę. I czarny aprikorn, który już mnie kusił tutaj od samego początku, gdy go tego zobaczyłem. Dobra, więc zbierzmy go. Okej, mamy czarny aprikorn. Dobra, tak, mamy tu też trochę trenerów i też w sumie dzikie poksy występują tu w okolicy, ale żadne nowe, tak więc zobaczmy, co potrafią tutaj ci trenerzy. Zaraz po zajęciach w szkole wyszedłem na zewnątrz poćwiczyć. Okej, tak więc czas poćwiczyć nabyte umiejętności w szkole Shermana, które są walki Farreta, czyli jednego z poksów, który występuje chociażby na tej ścieżce. Doskonale nam znanego. Dobra, przewidujemy slam, to jest najpotężniejsze uderzenie tego poksa, serio? Dobra, Blizzard, pudło, amnezja, o nie! O nie, to mi się nie podoba, gdyż podwyższył sobie specdef i to dosyć mocno, przez co moje ataki, no nie będą za dobre. Dobra, skoro nie specjalem, to fizykiem. Leć, Donphan. Ale serio, żeby Farret przysparzał mi takich kłopotów. Dobra, jeszcze mi ich nie przysparza, dopiero zacznie jak nie będę trafiał. Ale co nie zmienia faktu, że ten Pokémon ma ruchy, które mnie trochę wkurzają. Dobra, Earthquake na szczęście trafia. Oby załatwił. Bo kolejny double team, to już nie będą żarty. Ale widzę, że chyba tak przetrwa to. Dobra, ale mamy Asurensa chociażby, który też ma 100%. Serio? Baton Pass? O matko. Dobra, widzę, że ten gość to nie przelewki. I co ja powinienem zrobić? Dobra, próbujmy rollout. O, return! Kurde, ale gościu ma ruchy z TM-ów. Ja nie mogę. Dobra, rollout. To przywali trochę. Jakby tak jeszcze uderzył z raz czy dwa, to byłoby super. Dobra, kolejny raz return. W sumie nie czy się okazji zobaczyć ten ruch. Można go zdobyć w TM-ie bodajże w niedzielę w Goldenrod. Ruch ten jest tym silniejszy, im większa jest przyjaźń, jeśli nie Pokémona do nas. Dobra, 2000 punktów expa, to cóż, wbije level Donphan, albo i nie, bo w sumie mogę zmienić poksa, więc z powrotem do akcji wejdzie Jinx. A co tam? Już jeden Confusion wystarczy, żeby dobić tą tchórzofretkę, która uciekła baton pasem. Rzeczywiście tchórzliwa. Dobra, w każdym razie Confusion i pokonujemy tą jakże ciekawą taktykę. Nie wiem, czy mi się okazało zobaczyć wcześniej lub Baton Pass, a za chwilę o nim opowiem. A, muszę dalej pośledzić podręczniki. Baton Pass sprawia, że Pokémon po prostu się wymienia i wchodzi za niego następny, przejmując przy tym wszystkie zmiany statystyk. Tak więc te wzmocnienia przeszły na Pidgeota. Jeżeli trenerzy się spotkają, to pierwszą rzecz, jaką robią, to walka. Tak, dopiero potem ewentualna rozmowa lub wymiana telefonami. Znamy to. Dobra, więc kolejny uczeń Danny, która wysyła Jinxa. No, po prostu świetny start. Przeciwnik ma Body Slama, a z kolei umie widzi mojego Blizzarda. Dobra, spróbuję Jinx uśpić. Oczywiście na nic to się nie zdało, a tutaj Avalanche, który coś tam może zrobi. Albo coś niewiele. Dobra, próbujmy dalej. Oczywiście bezskutecznie. Kolejny raz Avalanche. Czemuż przeciwnicy muszą być przeciwko mnie?
Znaczy, no ale przeciwnicy zazwyczaj są przeciwko mnie, tylko że... Same przeciwności, kurde! Czwarty raz nie trafiam singiem. Jest Jinx. Z czego ja dostaję bęcki, a przeciwnik powinien. Piąty raz nie trafiam singiem. A ja tu dostaję raz za razem. Co mi się nie podoba. Szósty raz nie trafiam singiem. Przeciwnik znowu wake up slap. Jeszcze trochę i pa... Żyj. Dobra, 10 HP. Nie no, serio, jeszcze Froggy Jinx nic nie zrobiłem, a to już mi prawie poksa wykańcza, no. Dobra, leć Palitoid. Potrzebny jest porządny Pokémon do działania, a nie. Dobra, Wake Up Slap ponownie. Na szczęście Jinx nie ma zbyt dobrego ataku, stąd też i robi to nie za wiele. Dobra, Surf. A to za wiele zrobi? No, w miarę. Dobra, Body Slam, o kurde, tylko mnie nie paraliżuj. Cios krytyczny i paraliż, no po prostu super. Dobra, Palitoid nie może się ruszyć. No po prostu mega nie fart w tej walce, powiem wam. Dobra, więc spróbujmy jeszcze raz Surfem. Tak jest, popłyniemy na Palitoidzie. Dobra, pierwszy pot przeciwnika i już problemy. Serio, trenerzy tutaj nie są wcale tacy źli. Dobra, Jinx karnia level. Specy tak plus 3 ładnie. No dobra, kolejnym poksem będzie Electobuzz. Tak się można było spodziewać. Dobra, ja wyślę tutaj Venusaura. Venusaur będzie dobrą kontrą na Electobuzza. Z tego co widziałem, przeciwnik nie ma jakichś TM-owych ruchów, więc nie powinienem się jakoś szczególnie obawiać pewnie trzeciego Pokémona, jakim będzie Magmar. Dobra, Petal Dance. Nadzieje się na Statika pewnie jeszcze. Bo jak już mieć nie farta, to po całości. Ale... No, oczywiście. Ale uda mi się pewnie w miarę sprawnie rozwalić Electabuzz. Jeszcze Slide Screen. Dobra, Discharge. To teraz najwcześniej rozwalę nawet Magmara moim Surfem. No, oczywiście Parahaksik. Dobra, tutaj mogę już nawet uderzyć Double Edge'em. Zabierze mi to może ze 2 czy 3 HP. Dobra, dajesz Venu. Dobra, Double Edge. Dobra, rozwalam Electobuzza i oczywiście ostatnim poksem, tak jak się tego spodziewam, będzie... A jakże Magmar. Taki oto motyw pokemonowy. No dobra, wyślę tego Palitoada, mam nadzieję, że Paraliż nie wsiądzie. Jeżeli wsiądzie, to będzie słabo. Dobra, sprawa też nie muszę używać Surfa, tylko Waterfalla, ale czy to wystarczy? Od pytania. Lepszy mam spec atak. Dobra, Fire Punch. O! Dobra. To nam zrobi tyle co nic. Dobra, i Waterfall. Prosto w tą ognistą kaczkę. Dobra, w każdym razie rozwalamy Magmara. Jest, dobrze. Znaczy nie jest dobrze, bo wszystkie moje... Znaczy wszystkie, no... Obrywało mi się. Dalej, Palitoid próbuje poznać ruch Hyper Voice. Hyper Voice jest dosyć ciekawym ruchem, jest to atak specjalny o niemałej sile, typu normalnego, atak dźwiękowy. No i tyle, walka 2-2 na nie oba Pokémony. Nie wiem, czy nie byłby lepszy niż Body Slam. W końcu wyszłam specatak z jednej strony, a z drugiej Paraliż Body Slama wydaje się być ciekawszą opcją, więc chyba dam sobie spokój z Hyper Voice'em. Dobra, pokonaliśmy danego. Straciłem swoje notatki. Okej, czas na kolejną zmianę w mojej drużynie. Leć Venusaur. Trzeba by się odwiedzić drugi Pokémon, bo nie wiem, czy tu jeszcze jacyś trenerzy będą na mnie czyhali, ale zdaje mi się, że chyba tak. Sprawdźmy to. Dobra, tutaj jeszcze dzikie Pokémony nie stanowią dla mnie jakiegoś problemu, bo tutaj będą levele trzecie, drugie, czwarte najwyżej. Dobra. Chodźmy do centrum Pokémon, bo dokopali mi trochę. Haksy mieli i tyle. Dobra, podleczmy poksy. W sumie też dzisiaj mógłbym, znaczy dzisiaj po prostu mamy kolejny dzień, więc mógłbym zawalczyć też właśnie w domu trenera.
i zgarnąć jakieś battle pointsy. W sumie to jest całkiem fajna opcja, by je pozarabiać, spotkać jak najwięcej osób z Pokewalkerami. Czy tam możemy mieć chyba, nie wiem, czy nawet chyba z 5 czy 6 trenerów. I później sobie punkty codziennie odbierać. Dobra, wracając do boksów i boksów. Coś tu pozmieniamy. Zaraz. Wszystkie moje boksy mają level 4-8, wszystkie mają level 4-8. Ale co do reorganizacji drużyny, drobne zmiany być tutaj mogły. W sumie mogę wziąć sobie Scizora, bo czemu nie, i Typhlosiona chociażby. No. Dobra, parę drobnych zmian. I lecimy dalej, na kolejnych trenerów w drodze do Pallet Town. Alabasty, jak to było w polskim anime i w niemieckich grach. Francuskich chyba też. Dobra, w każdym razie, wracając do drogi, idziemy. Dobra, w sumie mogę iść tędy, pomijam sobie dzikie poksy. Zresztą jak się ma Venusaur? Venusaur ma się dobrze. To dobrze. Dobra, fajny trener, fajnie było go mieć, a to nie jest trener. Się dali spodziewane miejsce, no że oczywiście jest i fotograf. No dobra, więc cyknijmy sobie focie. W sumie najczęściej pojawiającym się Pokemonem na fotce, jak się okazuje, jest Farret. Tak, bo on w sumie jest moim takim Pokemonem, który się pojawia dosyć często. I wybaczcie, hałasy, ale przymykałem okno. Dobra, tu jeszcze mamy zapewne trenera. O tak. Ha! Właśnie, czekam na kogoś takiego jak ty. Czemuż to akurat mnie dostąpiły te zaszczyty? Czemuż akurat ten Ace Trainer French? A propos Francji, chciał się ze mną zmierzyć, bo ma Absola. Absol jest w sumie kolejnym Pokemonem. Jest to Pokemon mroczny z regionu Hoenn, który charakteryzuje się tym, że jest takim złym omenem, zwiastuje różnego rodzaju katastrofy. Ale do wytrzymałych nie należy, więc mój Petal Dance no prawie to załatwia. Do tego może mieć umiejętność, jaką jest Super Luck, która sprawia, że dosyć często uderza krytycznie, szczególnie przy atakach, które mają zwiększone szanse na cios krytyczny, jak chociażby właśnie ów Slash. No dobra, ale... Dobra, kolejnym poksem będzie Alakazam. O nie, to ja się na pewno wycofam. Politoid, Scizor byłby dobrym wyborem, albo Typhlosion w sumie też nie będzie zły. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra, lecz Typhlosion. Scizorowi nie chce wbijać FAO do specataku, pewnie jeszcze wymaksowanych nie ma. Dobra, Flamethrower z Choice Specsem nie wystarczy. Ja to gwarantuję wam, że nie starczy. Specjalnie tak mówiłem, żeby starczył. Dobra, więc udaje nam się pokonać kolejnego trenera. Tak silny, jak się tego spodziewałem. No i fajnie. Chodźmy dalej. To chyba jeszcze nie koniec trenerów, jacy tutaj nas będą czekać. Jest jeszcze trenerka. Hej ty, chcesz zawalczyć? Chcę, nie chcę, muszę. Dobra, więc walczmy z kolejną trenerką o imieniu Quinn. Jak słynna pani doktor. Dobra, leć Venusaur kontra Ivysaur. No i w sumie powiem wam, że nie jestem w najlepszym położeniu przez to, ile mam HP. Więc znów wycofka, leć Typhlosion i załatw to. A, trenerka możliwe, że będzie miała ewolucję starterów z Kanto. Dobra, Slash Bomba, najsilniejszy atak trujący. Dobra, Love Bomb dla odmiany. To oczywiście załatwi Ivysaura bez wątpienia. Dobra, 709 punktów exp i kolejnym boksem będzie Starmie. Starmie. Z jednej strony może być spoko, ale jeżeli... No właśnie, może mieć ataki z TM-ów. Starmie jest ogólnie Pokémon też psychiczny i może poznać ruch Psychic, może poznać ruch Ice Beam i oba te ruchy załatwią mojego Venusaura. Pytanie tylko, czy któregoś z nich użyje, bo jeżeli nie... O, Blizzard, jeszcze lepiej! Bye bye Venusaur.
Dobra, epic fail. Kolejnym poksem, którego wyślę tutaj do walki, no w sumie Scizor wydaje się być najrozsądniejszym wyborem. Starwi akurat na Scizora, to jakiś super ruchów mieć nie będzie. Dobra, więc Xears, który załatwi sprawę od... Tak. O nie, no pewnie siebie uderzy. Jakby mało było, że Venusaura mi to rozwaliło. Dobra, i Thunderbolts. Właśnie tego ruchu się spodziewałem. Zresztą w sumie poza wodnymi atakami. Chociaż w sumie dziwne, że wodnych ruchów nie używa, bo one też by na mnie w miarę normalnie działały. Dobra, Xears, to zdaje mnie Starmie, to akurat pewne. No i dobra, rozdało się pokonać tę nerkę. Queen. Po mnie. Dokładnie, po tobie. I po moim Venusaurze. Teraz muszę chodzić z Palitoadem, który... Tak, adoruje mnie. Ciekawe. Dobra, i tak, w dół mamy właśnie miasteczko Pallet. Pallet Town, a tu w sumie jakieś itemki mogą się kryć, a ja w ogóle nic nie patrzę. Nic nie szukam. Dobra, nim dojdę do Pallet Town, to może faktycznie wrócę się do tego centrum Pokémon i podleczę tego Venusaura, bo w sumie z Pallet Town będzie nas czekała jeszcze przeprawa dalej. Co prawda może nie w tym odcinku, ale w następnym z pewnością. Dobra, czy coś tutaj znajdę? No nic, zero. Sygnału żadnego, żadnych itemków. Jakieś Pokémony tu żyją w ogóle? Kurde, łażę po tej trawie i totalnie nic. Tak jak w innych miejscach nie dawały nam spokoju, tak tutaj ani myśli coś nas zaskoczyć. No w sumie zaskoczyć to by nas nic nie zaskoczyło, bo co tu żyje? Sentret, Faret, PJ, Rattata. Nocą Hoothoota można znaleźć. Nawet Noctowla. Z tego co pamiętam. Dobra, Hawking schodząca Bulbapedia. No to tak, leczmy moje poksy. Tak, także Venusaur wraca do nas i możemy mykać dalej. Venusaur mi się przyda na kolejnych ścieżkach, gdzie będzie całkiem sporo wodnych poksów, także już zapewne część z was wie, o czym mówię. Dobra, w każdym razie ciśniemy dalej. Tutaj jump. Jeszcze będzie trochę jumpowania. Tak, pomijamy sobie wysoką trawkę. I jak udało nam się dotrzeć do miasteczka, jakim jest właśnie Pallet Town. Dokładnie, w którym mamy całe dwa domy i laboratorium profesora Oaka. No po prostu miasteczko, nie ma to tamto. Trenuję też swoje Pokémony. Służą mi jako, bo są dla mnie niczym strażnicy. Dokładnie, i tu z kolei mamy domek Reda. A tu z kolei domek Blue. Red i Blue to oczywiście postacie z gier Red, Blue. W japońskiej wersji byśmy mieli tutaj dom Greena, bo oryginalnie to były Red i Green. No i tak, możemy odwiedzić domy tychże postaci, które kiedyś tutaj właśnie były mistrzami. Cześć! Red jest... Reda nie ma w domu. Nie mogę też do niego zadzwonić, nie mam pojęcia gdzie może być i co robi. Powiadam, że jednak brak wiadomości to dobra wiadomość, ale mimo wszystko się o niego martwię. Tak więc tak, nie możemy wejść w interakcję z kawusią czy herbatką. W każdym razie tak, to mamy dom Reda i również on ma Nintendo Wii, które też jest popularne w Kanto. Kurczę, każdy je ma. Nie chwaląc się, ja też. Dobra, w każdym razie tak, mamy tutaj też i dom obok, a tu z kolei jest dom Blue, w którym możemy spotkać jego siostrę, mianowicie Daisy, która nie musi się nam przedstawiać, imię jej znamy. Cześć! Mój młodszy brat jest liderem w mieście Viridian, ale często wychodzi gdzieś poza miasto, przez co sprawia to problemy innym trenerom. No tak. I oczywiście Blue też ma Nintendo Wii. Wszyscy mają białe, co ciekawe. A gdzie czarne, czerwone, niebieskie? Dobra, w każdym razie tak, połaśmy jeszcze troszeczkę i tu mamy oczywiście rozpiskę miasta w razie, gdybyśmy się zgubili. No i tak, o, jakby mogło zabraknąć tego tutaj faceta. Technologia jest niesamowita. Możesz wymieniać się Pokémonami, czy mailami. Tak, a tu mam właśnie laboratorium profesora Oaka, którego warto odwiedzić.
To może pogadamy najpierw z pomocnikami. A więc ty jesteś Hawkins. Tak pomiędzy tobą a mną, profesor Oak prowadzi show, w którym mówi o Pokemonach w radio. Dokładnie, wiemy o tym. Profesor Oak albo Pokemon Talk profesora Oaka to program radiowy, który jest popularny w Johto, też i w Johto. Profesor Oak jest taki super. No tak. Hawkins, dzięki za pracę nad Pokédexem dla profesora Oaka. No i fajnie. A, Hawkins! Dobrze, że przyszedłeś tutaj do Kanto. Myślisz, że dlaczego trenerzy tutaj przychodzą? Albo myślisz, że... Albo co myślisz o tutejszych trenerach, co? Całkiem mocni. A widzę, że też zbierasz odznaki tutaj na stadionach. Myślę, że... To dosyć trudne, ale na pewno zdobędziesz cenne doświadczenie. Tak więc przyjdź do mnie, jak zdobędziesz je wszystkie. Będę miał dla ciebie prezent. Tak więc powodzenia, Hawkins. A, jak tam twój Pokédex? No dobra, zobaczmy, jak tam idzie w Pokédexie. Zobaczmy. Widziałeś 219 Pokémonów, co pali 128. A, rozumiem. Twój Pokédex naprawdę się wypełnia. Oby tak dalej. Tak więc cały czas możemy przyjść i osobiście sprawdzić nasz Pokédex. No dobra, no to tyle, jeśli chodzi o spotkanie z profesorem Oakiem. Wrócimy tutaj, gdy zdobędę wszystkie pozostałe odznaki, czyli wszystkie dwie. Tak, natomiast tutaj mamy nowe trawy i już nową ścieżkę i być może i nowe Pokémony. No, Tangela to akurat nie taki nowy. Ale tutaj chyba możemy znaleźć Mr. Mime'a. Nie pamiętam tylko, czy go złapałem już, czy nie. Się okaże. Dobra, w każdym razie tak, kolejny dziki Pokémon nas napada. I jest to znów Tangela. Level 3-5, czyli już dosyć takie przyzwoite poziomy tutaj są. Aczkolwiek no Venusaur bez jakiegoś trującego ataku, no to się nie sprawdza. Dobra, też się prosiło, żeby coś było, no ale nie ma nic. Swoją drogą ciekaw jestem, czy mam już temat ze Sludge Bombą, czy nie, bo nie pamiętam, kurczę, gdzie go się dostawało. I widzę, że go nie ma, bo on był w pierwszej 50. No trudno. Dobra, więc poszwędajmy się jeszcze po tych trawach, zobaczmy, czy coś jeszcze ciekawego tutaj znajdę. Poza Tangelą. Chyba jeszcze Pidgeotto tu występuje. A coś innego. Zerknijmy na Pokédex może. Dobra, może być nasz na Johto szybciej znajdę Mr. Mime'a. Dobra, Mr. Mime, on jest numer 100 coś. O, nie mam go, a nie mam go w Dexie, okej, okay. Details. W Kanto. Tak, występuje na tej ścieżce, więc przy odrobinie szczęścia uda nam się go znaleźć. I może coś jeszcze innego. Dobra, lecimy. Haha, jest i wspomniane Mr. Mime. Czyli Pokémon psychiczny. Jakże to też i nowy, bo przyznać jeszcze nie złapany. Dobra, Quick Ball, spróbujmy. Jak nie, będziemy kombinować. Raz. Uch. Mr. Mime to trochę grubsza sprawa, podobnie jak chociażby na przykład taki Electobass. I Psybeam, który trochę zaboli. Tak, bo Mr. Mime to też Pokémon o niezłej statystyce specataku. Dobra, Ed Scissor. No w takim razie osłabimy go, uśpimy i złapiemy. W sposób bardziej tradycyjny. Tak, i charakterystyczne tego Pokémona bariery. Dobra, Full Swipe. Wow, cios krytyczny. I Substytut. Haha, za słaby jest na suba. Dobra, no to co? Wstawię Noctowla, żeby ewentualnie narazić się na kolejnego Psybeama na Venusaurze. Uśpimy i próbujemy łapać. Ależ ja przewidujący. Dobra, no to Hypnosis. No to Hypnosis. No. No to zaraz próbuję jeszcze Mr. Mime'a schwytać. Pochwycić. Złapać. Pojmać. Zdobyć. Dobra. Light screen off. Co mnie light screen obchodzi? Ultra Ball. Łapiemy. I raz. I dwa. I trzy. I siedzi. Mamy Mr. Mime'a.
Okej, okay, tak więc kolejny nowy Pokémon, kolejny wpis do Dexu. A jakże? Tak więc Pokémon barierowy typu czysto psychicznego. Jego końcówki palców emitują dziwną siłę, która sprawia, że powietrze jakby twardnieje i tworzy to niewidzialne ściany. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, nie ma to tamto. Dobra, także złapaliśmy kolejnego nowego Poxa i w sumie dalej to już chyba popłyniemy w kolejnym odcinku z serii Pokémon Soul Silver. W dzisiejszym, 90. już w sumie filmie z serii to będzie wszystko, tak więc ja z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Zapraszam was też na mojego Discorda, jak i również zachęcam do wspierania mojego kanału w serwisie Patronite, gdyż patroni też zyskują, mogą oglądać filmy jeszcze szybciej niż przed premierą. Dobra, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko, ja z wami żegnam, do usłyszonka, cześć!